Państwu, witam wszystkich oglądających przed monitorami. Za chwilę zobaczycie po raz pierwszy turniej konfrontacji sztuki jazdy Gran Turismo. Do tego turnieju zostały wybrane losowo auta, było ich 50, zakwalifikowało się 25 i za chwilę zobaczymy pierwszą grupę ćwierćfinałową, a są to m.in. Subaru Impreza z 1999 roku, wersja Rally, Mitsubishi Colt ZR, zwany też Mirage, Cyborg ZR, ma w sobie dwie nazwy, Nissan March Super Turbo z 1989 roku, Toyota Momo MR2 GTS i druga Toyota PP Craft AE 86 Trueno. W tej i w każdej grupie awansują 3 auta. Tych grup będzie dokładnie 5. Jesteśmy na torze Grand Wall East Section, która liczy sobie 3025 metrów. Będą dwa okrążenia, czyli będą mieli do przejechania 6 km z haczykiem, małym haczykiem. Za chwilę zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, a więc zaczynamy. Równy start, bez żadnych opóźnień. Już trójka odstaje od jej dwójki najsłabszej w tej grupie. No już widać, że Nissan March wyraźnie odstaje i Mirage Cyborg tak samo. Już mamy tutaj pewną trójkę. Zobaczymy, który z nich wygra, bo na razie jadą praktycznie tak samo. No już PP Craft odrobinę szybciej. Teraz już odstawił bezpiecznie walczącą dwójkę o mojej Subaru Imprezę. PP Craft już jest bezpiecznie pierwszy. W tym momencie Momo jest minimalnie, ale to dosłownie minimalnie lepszy. Tak, dokładnie o 6000. Tak, już jest Momo drugi w tym momencie. Przewaga blisko jakieś 50. No tutaj mały błąd, tył mu się trochę uślizgnął. Na szczęście to skontrolował. PP Craft pierwszy. Momo jest drugi, Subaru trzeci. Mart czwarty, Mirage Cyborg piąty. No i strata się zmniejsza pomiędzy Momo i PP Craft. Widać, że no, bardzo szybko, 120 km na godzinę. Momo tak samo. Obaj tak samo też jeżdżą szybko. Subaru troszkę odstaje jeszcze. Jeszcze odstaje, może się jeszcze coś zmienić. No, dosyć szybko. Momo bardzo szybko, 204 km na godzinę. Teraz, no i PP Craft popełnia błąd, który go kosztuje trochę. Już nawet, no jeżdżą już tak samo w tym momencie, gdyby nie ten błąd. Zobaczymy, który z nich, no już Momo jest szybszy, zobaczymy, czy wygra, czy będzie miał szansę. No i niestety nie udało się, nie wytrzymał nerwowo, więc proszę Państwa, Momo nie będzie na pewno pierwszy. Zatańczyło jego auto, nie dał rady. Teraz będzie pojedynkował się z Subaru Imprezą. PP Craft jest bezpiecznie pierwszy, wojna o drugie miejsce teraz, kto będzie lepszy? Subaru czy Momo? Jednak Subaru, potem Momo. No i pozostała dwójka, która jest daleko w tyle. Jednak Mirage czwarty przegonił tam Marcha z Super Turbo. Kończy na czwartym miejscu Mirage Cyborg ZR, a Nissan March Super Turbo jest najgorszy z tej grupy. Teraz zapraszam do drugiej, ćwierćfinałowej grupy, a są to auto takie jak Renault Megane 2016 V Coupé, Mitsubishi Avon Trampio FTO, BMW 320 CI, Renault Laguna V6, Tommy Kaira ZZS Coupé. No i zaczynamy. W porządku, nikt się nie spóźnił. Avon Trampio już jest bezpiecznie pierwszy. Widzimy tutaj. Teraz wychodzi, że teraz jest wojna o drugie miejsce, trzy auta. Laguna tutaj troszkę odstaje. To już nie. Teraz Megane tutaj bardziej odstaje. Nadal tak samo równo Laguna, BMW 320 CI i Tommy Kaira ZZS. Zobaczymy. To jest dopiero pierwsze okrążenie. To teraz wychodzi, że dwójka, dokładnie BMW i Renault, będą bić się o drugie miejsce. Tommy Kaira już troszkę odstaje. Mężan tak samo. Tu się troszkę uślizgnął. BMW już jest na razie trzeci. Niewiele. 125 tysięcznych.
Sprawdźmy. Ajbon trafiony bezpiecznie pierwszy. To jest strata blisko, no, jakieś 7 sekund, także no... Nie da się wybierać. Będę musiał ciąć niesłowo do zakrętu, laguna troszkę szerzej. Ale nadal jest drugi, mimo to. Zobaczmy. No, na razie wychodzi, że... Nie, teraz jeżdżą tak samo. Ciekawe, co by się stałoby teraz, jak Tomek Ayra nagle by tak zabłysnął i on zająłby to zaszczytne trzecie miejsce, przegoniłby Lagunę. No, nie, odstaje. Już nie, absolutnie. Ewon trafił już bezpiecznie pierwszy. Teraz zobaczymy, kto będzie drugi. Bo na razie jeżdżą tak samo, praktycznie przez cały wyścig. Na równo. No i jednak BMW przegrał z Laguną niewiele, tylko 21 tysięcznych, ale mimo to się dostaje. Przed nami teraz trzecia grupa ćwierćfinału. Są to auta m.in. jak Mazda Familia, bądź też 626 czterodrzwiowy sedan, Opel Tigra 16i, Subaru Cusco Impreza, Honda S2000 z malowaniem Gran Turismo, Nissan Silvia S14KS z 1995 roku. Na razie czysto. Dziwny. Subaru Cusco Impreza już jest pierwszy. Teraz wojna się toczy o drugie miejsce między Honda S2000 i Nissanem S14. I inna dwójka. No już nie, już Mazda 626 odstawiła Opla Tigre. W tym momencie Subarynka już jest bezpiecznie pierwsza na pierwszym krążeniu, to jeszcze nie koniec. Nadal jeżdżą tak samo S2000 i S14. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To już jest gwarantowana tryka, która się dostanie do następnej rundy, ale zobaczymy, kto będzie. No to już kolejne auto, które ma poważny problem na tym zakręcie. Dokładnie ten sam błąd, co BMW popełnił. Też mu się tył uślizgnął. Minimalnie S14 jest lepszy teraz. Tak, jeszcze jest lepszy. Niewiele. Zaledwie 1/10. Mazda 626 i Opel Tigra. Daleko. Już raczej... No już raczej się nie dostaną do następnej rundy. Subaru Impreza jest już bezpiecznie pierwszy. Wojna się toczy, będzie się toczyć o drugie miejsce między S14 a S2000. Na razie S14 jest lepszy od S2000. Znowuż S2000 się zbliża i jest już lepszy. Tak, S14 jest za szeroko przed ten łuk i S2000 to skorzystał, co w efekcie wyszło, że jest minimalnie lepszy. Zobaczymy. Jednak S14 obronił swoje drugie miejsce o zaledwie 500. Ponieważ to już jest koniec filmu, to zapraszam do drugiej części, w której wystąpią ostatnie dwie grupy ćwierćfinałowe i podsumowanie listy aut, które zakwalifikowały się do półfinału.